Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie opowiem o identyfikacji rodzaju TiltoCAD. Zapraszam do obejrzenia filmu. Na wstępie chciałbym nadmienić, że to, co posiadamy w naszych hodowlach, w gruncie rzeczy nie musi być czyste. Właściwie ciekawe, czy w ogóle to jest czyste. Gatunki dawno temu zostały sprowadzane, nie były dobrze i prawidłowo oznaczane i sama droga, jeżeli mówimy o imporcie, nie jest dokumentowana, no bo nie wiadomo skąd i kto komu przekazał, czy to wszystko było zidentyfikowane prawidłowo podczas całej drogi, którą przebywa pająk z natury do hodowcy. Także w tej chwili ciężko będzie określić, czy mamy czyste pająki w naszych hodowlach. Pewność co do tego, czy posiadamy czyste gatunki, mogą potwierdzić tylko i wyłącznie dokumenty CITES. I to nie są takie dokumenty, które wystawia Powiatowy Inspektorat Weterynarii, na podstawie których my później, hodowcy, wystawiamy potwierdzenia, że te pająki pochodzą z naszej hodowli, tylko takie, które są dokumentami dostarczanymi przez organ, który akceptuje to, czyli u nas Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest zupełnie inny papier, który mogliście zobaczyć na przykład w prezentacji od Jakuba Skowronka, który właśnie pokazywał, jak dokładnie wygląda taki dokument potwierdzający urodzenie w niewoli, czy też legalny import z miejsca ich występowania. Zacznijmy może od najpopularniejszych i najłatwiejszych do rozpoznania gatunków. Mowa tutaj o albopilosu. Gatunek ten jest jednym z najbardziej popularnych w hodowli. Zacznijmy właśnie od odmiany tej pierwotnej, czyli Honduras. Chociaż to nie jest oczywiście ustalona nazwa, ma to na celu rozróżnienie od drugiej odmiany pochodzącej z Nikaragui. Występowanie samego albopilosu w cudzysłowie Honduras nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego państwa. Występuje on w Kostaryce, Brazylii, Wenezueli, Meksyku, właśnie Hondurasie, Panamie i Gwatemali, więc miejsce, obszar jego występowania jest bardzo szeroki. I właśnie przez taki sposób, poprzez dodanie nazwy Honduras przy nazwie, jesteśmy w stanie odróżnić to, co kupujemy tak naprawdę, czyli Honduras od Nikaragui. Jeżeli chodzi o sam wygląd tego ptasznika, czyli albopilosus Honduras, jest to ptasznik, który posiada bardzo dużo włosów na ciele, odnóżach, stąd też jego polska nazwa, ptasznik kędzierzawy. Jego włosy są koloru rudawego, beżowego, podwijają się te włoski właściwie, także wygląda to jak taka kuleczka. Czy rzeczywiście TiltoCAD albopilosus Honduras jest czystym gatunkiem i pochodzi w niezmienionej formie w naszych hodowlach od momentu, kiedy został pierwszy raz przywieziony? Ciężko powiedzieć. Dosyć długo już są ptaszniki na naszym rynku i czy przypadkiem to, co posiadamy, czyli właśnie w cudzysłowie Honduras, nie jest już krzyżówką różnych gatunków, bo jak ja zaczynałem, czyli jakieś 15 lat temu, można było spotkać i zakupić właściwie w internecie pająki, które nazywały się Albipo Vagans, czyli zwyczajnie hybryda tych dwóch gatunków. I czy to, co posiadamy, jest nadal czystą linią pochodzącą właśnie z importu? Ciężko powiedzieć. Zastanawia również to, że niedawno został importowana odmiana pochodząca z Nikaragui. I czy tak pierwotnie nie wyglądał ten ptasznik? Ciężko powiedzieć. Jest taki problem, że miejsce występowania albo pilosus i tej odmiany muszą się pokrywać, bo w cudzysłowie Honduras występuje właśnie i w Hondurasie, Gwatemali, ale także w Kostaryce, a pomiędzy tymi państwami, jeżeli spojrzycie na mapę, jest Nikaragua, więc ciężko, żeby one się nie spotykały w naturze. Chyba że Nikaragua, odmiana właśnie albopilosus, jest oddzielona jakąś naturalną barierą, powiedzmy jakąś górą, górami, pasmem gór czy coś w tym stylu, i nie mają możliwości się spotykania. Przechodząc płynnie do kolejnego pająka, w tym przypadku do Brachy palmopilosus, i tutaj już niedawno importowany odmiana i Nikaragui. Ilość włosów w porównaniu do poprzedniego gatunku, właściwie nie gatunku, tylko odmiany,
jest znacząca, bo rzeczywiście po pierwsze jest tych włosów dużo, dużo więcej. Pająk jest z nimi niezwykle obficie pokryty. Te włosy są trochę jaśniejsze, właściwie wpadają w biel i w porównaniu do klasycznego kędziora, no różnią się i to znacząco. Można, jeżeli postawimy dwa pająki obok siebie z tych dwóch odmian, to bez żadnej wątpliwości będziemy mogli określić, który to właśnie Nicaragua, czyli bardziej puchaty. Miejsce jego występowania to, tak jak już wspomniałem, Nicaragua. Pająk ten jest stosunkowo od niedługiego czasu w naszych hodowlach. Czy przypadkiem już nie miało miejsce krzyżowania tych dwóch odmian ze sobą? Ciężko mi powiedzieć, ze względu na to, że już w internecie można spotykać hasła, pytania, gdzie ludzie już pytają, czy ja otrzymałem Hondurasa czy Nicaragua, bo jednak nie posiada tyle włosów, ile posiada Nicaragua, ale jest bardziej puchaty niż Honduras. Jeżeli chodzi o tą pierwszą opisywaną odmianę, zaraz po wylince Hondurasy także posiadają dużo włosów. No oczywiście nie można tego porównywać z Nicaragua, ale także są puchate. Jeżeli chodzi o wygląd spermateki, no to możecie sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda. Ciężko jest określać po budowie spermateki gatunki. Tutaj akurat przy kędziorze nie mamy większego problemu, bo tak naprawdę no albo pilosus są tylko dwie odmiany, ale to jeden gatunek. Będą większe problemy z tym w gatunkach, które są niezwykle podobne do siebie, a są jednak innymi gatunkami. Kolejnym gatunkiem z rodzaju tlitokatl jest Schroederi i tego gatunku nie pomylimy z żadnym innym tlitokatl, ze względu na to, że jednak jego barwienie różni się całkowicie od innych gatunków, jest zwyczajnie czarny. Bardzo podobny do Gramostela pulchra, jednak jeżeli chodzi o samą budowę, różnią się niektórymi elementami, chociażby wielkością, ze względu na to, że Gramostela pulchra rośnie naprawdę do znaczących rozmiarów. Osobiście posiadałem samicę, która miała ponad 7 cm samego ciała, chociaż Schroederi dorastają do 5,5, no maksymalnie 6, no ale te 6 cm to, umówmy się, zależy od tego, jakiej wielkości będzie miała odwłok, no bo możemy pająka rozkarmić znacząco. Tak jak wspomniałem, gatunek ten jest czarny, nie da się go pomylić z żadnym innym tlitokatl. Miejsce jego występowania jest oddzielone właściwie od wszystkich innych gatunków. Zamieszkują tereny Meksyku i można go znaleźć w pobliżu miasta Oaxaca. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam, ale właśnie tam jest miejsce występowania tego pająka. Jeżeli chodzi o samą identyfikację, no to tak jak wspomniałem wcześniej, nie da się go pomylić ze względu na ubarwienie, ale tutaj możecie także zobaczyć, jak wygląda spermateka samic. Kolejnym gatunkiem z rodzaju tlitokatl będzie tlitokatl verdesi. Tutaj już jest troszeczkę trudniej, bo jest jednak trochę podobny już do grupy, no ja to tak w cudzysłowie nazywam, do grupy vagans. Różni się jednym bardzo ważnym elementem w ubarwieniu. Jeżeli przyjrzycie się karapaksowi, to w części od strony heliterów zaznacza się delikatnie ciemniejszy trójkąt, bardzo podobny do tego, który można spotkać u Emilia. I ogólnie karapaks jest trochę jaśniejszy niż u reszty z grupy vagans. Tutaj akurat widzicie osobnika, który jest przed wylinką, więc jego kolorystyka nie jest idealna. Ilość włosów na ciele także jest dosyć spora. Możecie to zauważyć, porównując do powiedzmy vagans czy epicureanus. Gatunek ten pochodzi także z Meksyku, jak właściwie większość pająków, o których dzisiaj rozmawiamy. Choć jego występowanie także jest rozdzielone, chociażby to rozdzielone. Wszystkie gatunki ogólnie mają swoje występowanie i są rozdzielone różnymi barierami, chociażby geograficznymi. Tutaj verdesi występuje w okolicach Acapulco i na południowym wybrzeżu właśnie Meksyku. Przechodzimy do najtrudniejszej części, czyli porównanie trzech niezwykle do siebie podobnych gatunków. Będzie to Epicureanus, vagans i Cachlembergi.
Zaczniemy od tego pierwszego. Wszystkie te trzy gatunki posiadają czerwone włosy na odwłoku. Te trzy gatunki posiadają także czarne ubarwienie. Czym można rozróżnić je? Tu jest właśnie bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o pierwszy gatunek, czyli Epicureanus, wygląd oczywiście nie odbiega, tak jak już wspomniałem na początku, od tam poprzednich gatunków. Posiada jasną obwolutę wokół karapaksu, która nie jest tak widoczna jak u Clitocatl vagans, ale jednak ją posiada. Gatunek ten występuje w północnej części półwyspu Yucatan, w Meksyku i w Panamie. Jest rozdzielony od występowania vagans dużą przestrzenią, chociażby, trzeba to nadmienić, że po prostu, jeżeli widzicie mapę, która tutaj jest przedstawiona, jest pusty pas pomiędzy występowaniem vagans a Epicureanus, ale czy został to miejsce przebadane przez kogokolwiek, czy występują tam jakieś ptaszniki z tego gatunku, ciężko powiedzieć. Na pewno, jeżeli przyjrzycie się w prawy górny róg tej półwyspu, jest też oznaczony zaraz obok gwiazdki rąb, gdzie występuje vagans, także jakby nie było, pokrywają się trochę ich miejsca występowania. Jeżeli mamy zidentyfikować tego pająka bardzo dokładnie, no to oczywiście jedyna możliwość to jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, poprawny dokument potwierdzający urodzenie, pochodzenie, czyli tutaj CITES, co jest praktycznie nieosiągalne w tej chwili, albo identyfikacja po budowie spermateki. I jak widzicie, tutaj vagans trochę inaczej wygląda, chociaż to jest mylne ze względu na to, że tutaj mam osobnika, który niedawno liniał, więc jego ubarwienie jest intensywne. Możecie też zauważyć dużo większą ilość włosów na odwłoku, czym się ogólnie nie sugerujcie ze względu na to, że te włosy w okresie pomiędzy wylinkami może ulec zmianie. Bardzo często w internecie można znaleźć hasła: mój vagans jest bardzo czysty, ma idealny karapaks, jest idealnie czarny. No i tutaj właśnie błąd, bo vagansy posiadają jasną obwolutę i to jedną z najbardziej wyraźnych wśród tego właśnie tej grupy. Najbardziej wyraźną obwolutę wokół karapaksu. I jeszcze, jeżeli mówimy o cechy i różnice pomiędzy Epicureanus a vagans, no są one ogólnie nieznaczne, jeżeli mówimy oczywiście, jak mówię, o wyglądzie. Najważniejszą cechą do rozpoznania jest, tak jak wspomniałem, budowa spermateki, którą właśnie widzicie, oraz miejsce występowania, które tutaj także mieści się w Meksyku, z tym, że występowanie nie tak jak u Epicureanus ma miejsce na północy, tylko na południu Yucatanu, a także występuje w Belize. I trzecim gatunkiem, który ja sam dopisuję do tej grupy, w cudzysłowie vagans, jest gatunek Kachlenbergii. Tutaj właśnie bardzo często jest mylony z czystym vagans, bo posiada idealnie czarny karapaks. Vagans posiada jasną obwolutę wokół karapaksu, a Kachlenbergii jest idealnie czarny. Możecie oczywiście, bo to są moje osobniki, moje zdjęcia moich osobników, możecie porównać sobie te wszystkie pająki, o których mówię, do pełnego opisu identyfikacji taksonomicznej pana Mendozy i Franki, do której link podpinam w opisie tego filmu. Także możecie sobie porównać, jak wyglądają dorosłe osobniki i w tym przypadku Kachlenbergii nie posiada jasnej obwoluty wokół karapaksu. Jego ilość włosów także się różni, tak jak wcześniej wspomniałem, nie możemy zwracać uwagi na to, ale tutaj, tak jak widzicie, dwa osobniki jeden po drugim, obydwa osobniki, czyli vagans i Kachlenbergii, liniały jeden po drugim, są tej samej wielkości, a różnica włosów na odwłoku jest znacząca. Czy można brać to pod uwagę, jeżeli chodzi o identyfikację? No tak jak też wcześniej wspomniałem, podejrzewam, że raczej nie. Tutaj znacząca różnica jest taka, że występowanie Kachlenbergii jest zupełnie inne i nie pokrywa się z występowaniem wcześniej dwóch omawianych gatunków. A mianowicie Kachlenbergii także oczywiście występuje w Meksyku, ale jest to północne wybrzeże i sięga to od Veracruz aż do Tampico. I ta odległość pomiędzy występowaniem tych gatunków od siebie pozwala na to, że Kachlenbergii jednak nie ma
możliwości przenikania terytorium występowania Vagans i Epicureanus. Oczywiście, tak jak już to kolejny raz mówię, to tylko i wyłącznie potwierdzi nam oryginalny CITES, którego prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie, nikt z nas nie jest w stanie zdobyć. I to byłoby na tyle z gatunków, które posiadam i które omawiamy z rodzaju Tritocatl. I przejdziemy do tych dwóch gatunków, o których wcześniej wspominałem, że są bardzo podobne do Vagans i tym podobnych. Pierwszy, który omówię, będzie, różnie ten pająk jest nazywany. Prawidłową nazwą jest Brachypelma sp. angustum, chociaż możemy znaleźć tego pająka pod nazwą Brachypelma angustum albo Sericopelma angustum, co jest nieprawidłowe. Sericopelma angustum, występuje taki pająk, ale nigdy nie był importowany, także nie posiadamy go w hodowlach, a ten pająk, który do nas przybył, powinien być nazywany Brachypelma sp. angustum i nie zmieniamy tutaj rodzaju na Tritocatl ze względu na to, że nie został on opisany i w gruncie rzeczy może on być rzeczywiście Sericopelma, ale niekoniecznie angustum. No tak jak mówię, jeżeli pająk dany nie został poddany identyfikacji taksonomicznej, no to nie możemy zmieniać temu pająkowi z nazwy rodzajowej. Dlaczego? No tak jak mówię, po pierwsze występuje Sericopelma angustum, która jest bardzo podobna, ale do tego pająka także jest bardzo podobny Afonopelma anax. I to już są też dwa różne rodzaje. Wracając, Brachypelma sp. angustum występuje tylko w hodowlach, nie została ona ogólnie złapana w naturze, więc ciężko powiedzieć jej skąd ona się znalazła, znaczy nie ma potwierdzonego taksonomicznie, nie ma potwierdzonego naukowo, że został odłowiony w sposób legalny, czyli poprzez jakąś grupę, która szukała ptaszników celem identyfikacji. Więc ten pająk trafił do naszych hodowli w gruncie rzeczy nielegalnie i nie wiadomo właściwie kiedy. Także musimy nazywać go Brachypelma sp. angustum, w cudzysłowie, do wyjaśnienia. Czym możemy go odróżnić, jeżeli chodzi o wygląd? No tutaj ma jasną obwolutę wokół karapaksu, jak ma to miejsce u Vagans, także czerwone włosy na odwłoku. Tutaj pierwsze, co powinno nam się rzucić w oczy, to duża ilość włosów na ostatniej parze odnóży. Te włosy są długie i czerwone. Jeżeli porównamy to z innymi pająkami z, powiedzmy, rodzaju Tritocatl, tutaj grupy Vagans, no nie występują. Także jeżeli chodzi o angustum, przyjrzeć się można włosom na odnóżach. No i są one naprawdę imponująco długie i czerwone. Także w taki sposób możemy zidentyfikować, że posiadamy właśnie Brachypelma sp. angustum i możemy stwierdzić, że to jest właśnie to, a nie Vagans. I ostatnim gatunkiem, który dzisiaj omówię, który jest podobny do innych pająków z rodzaju Tritocatl, jest Afonopelma anax. Jest to gatunek, który jest niezwykle podobny do wcześniej wspomnianych. Jedną różnicą, jeżeli chodzi o wygląd, to także jest duża ilość włosów znajdujących się na czterech ostatnich odnóżach od strony odwłoka. Także one są czerwone, więc można niby pomylić to z Brachypelma sp. angustum. Jeżeli chodzi o prawidłową identyfikację, no to możemy tylko i wyłącznie określić to poprzez budowę spermateki oraz miejsce występowania, ze względu na to, że Afonopelma anax występuje na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a mianowicie w Teksasie. To, co mamy w hodowli, oczywiście ciężko jest określić, skąd pochodzi po samym wyglądzie, czy chociażby po czymkolwiek, bo nie wiadomo, kiedy został importowany. Poza tym rodzaj Afonopelma nie potrzebuje dokumentacji i tutaj, jak wspomniałem, możemy to sprawdzić tylko i wyłącznie po wyglądzie spermateki. Także oprócz Tritocatl, Vagans, Epicureanus, Cachembergii, do tych trzech są bardzo podobne Brachypelma sp. angustum oraz Afonopelma anax. Podsumowując wszystko, jak widzicie, jest niezwykle trudno rozróżnić od siebie gatunki z rodzaju Tritocatl i tym podobnych, chociażby ze względu na wygląd. Oczywiście występowanie mają różne, jednak my nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, posiadając już od lat pająki w naszych hodowlach. Według mnie nie powinniście się przejmować ogólnie tym, czy posiadacie rzeczywiście Vagans czy Cachembergii, bo nikt tego wam nie potwierdzi.
i nie będzie w stanie zidentyfikować, bo nie wiadomo, czy nie posiadacie po prostu hybryd. Czy to, co jest w naszych hodowlach od dawna, nie jest po prostu hybrydami. Na samym początku nie było importów takich, jak mamy to miejsce teraz, czyli powiedzmy to, co mamy, to jest zidentyfikowane i przywiezione w sposób prawidłowy, jeżeli chodzi oczywiście o rodzaj, który wymaga dokumentacji i sprzedawany pod nazwą taką, jak powinna rzeczywiście być sprzedawana. Także nie biegnijcie teraz do pająków swoich i nie przyglądajcie się im, czy rzeczywiście macie wagans, czy macie kachlembergi, bo nie określicie tego. Jeżeli chodzi o sprzedaż i możliwość zakupu, tak, że nie ma takiego sklepu, który w gruncie rzeczy mógłby Wam zaoferować idealnie czysty wagans, chyba że, no tak jak chociażby sklep Spider Shop miał tam gatunki Brachyperma, które były certyfikowane dokumentami CITES i one rzeczywiście były czysto gatunkowe. Wagans raczej nikt nie importuje ze względu na to, że nie jest to gatunek, po który się jeździ, jeżeli występuje tych pająków bardzo dużo w naszych hodowlach i nie ma potrzeby. No wyjątkiem oczywiście jest Triltocatl Bapilosus z Nikaragui, ze względu na chociażby niesamowity wygląd, który odróżnia go od Honduras. Także nie przejmujcie się tym, co posiadacie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym.